To było Musi to grać od Nestera. No i właśnie Nester znajduje się teraz u nas w studiu. Siemanko. Siemanko, witam cię Michale, witam wszystkich słuchaczy. No i w sumie tak może z bomby od razu, bo Nestape 2 już jest na streamingach. Mieliśmy okazję przesłuchać jednego kawałka z tego mixtape'u, płyty, jak to lepiej nazwać. Wiesz co, w ogóle definicja mixtape'u się trochę zmieniła na przestrzeni lat, bo kiedyś mixtape to był album sfabrykowany jakby pod bity, wzięty od innych artystów i to była taka kompilacja bardziej, a później, no i też specyfikował się jakby jakimś swoim charakterem luźnym, że były skity i tak dalej powplatane, ale z czasem definicja mixtape'u się zmieniła trochę. I artyści tak wedle swojego uznania, jak mieli taki kaprys, to naprzemiennie na przykład nazywali płyta mixtape, pomimo tego, że nie było żadnych legalnych tutaj różnic pomiędzy produkcją, jakby w procesie produkcji całej tej muzyki, ale Nestape to jest bardziej mixtape, po prostu mi się wydaje, że to słowo dobrze oddaje jego charakter tej płyty, są skity i wszystko, mam wrażenie, jest wykonane w takiej luzackiej atmosferze. Okej, okay, czyli w sumie wspomniałeś, że właśnie taka charakterystyka mixtape'u to jest to, że właśnie robione są piosenki bardziej podbite, tak przynajmniej zrozumiałem, jeśli coś źle zrozumiałem, to mnie popraw, ale w sumie też o bitych, już skoro poruszyliśmy ten temat, to się spytam od razu, bo różnorodność tutaj brzmień jest naprawdę szeroka, bo jednak jak pierwszy raz słuchałem ten album, to część piosenek miała nawet taki folkowy odrobinę vibe, że tak powiem, te gitarki spokojne, na przykład właśnie, co przesłuchaliśmy teraz, Musi to grać, właśnie tak zauważyłem, że taka gitarka spokojna, mega folkowa, ale też masz takie imprezowe bangery, no i w sumie czemu taka różnorodność? To, wiesz, to, że ta płyta jest tak bardzo zróżnicowana, zresztą jak każda moja inna, to jest trochę szczęście w nieszczęściu, bo szczęście w tym nieszczęściu takie, że po prostu mogę sobie wertować internet i brać podkłady, które mi się podobają, a tak się składa, że wydaje mi się, że mogę nawinąć pod znaczną tam część gatunków muzycznych i klimatów, a nieszczęście w tym szczęściu jest takie, że jakby nie mam producenta, który nadawałby się według mnie na taką trwałą współpracę ze mną, ponieważ tak, no znam producentów i tak dalej, ale żaden z nich no, nie jest w stanie moich oczekiwań jakoś spełnić pod takim kątem, że jednak no ja robię trochę inne brzmienie niż te, które jest teraz popularne w rapie, więc wolę stawiać na wolność i szukać podkładów jednak w internecie. One są oczywiście legalnie zakupione, tak jakbym po prostu współpracował z tymi producentami, tyle że przez kontakt internetowy jakby, prawda? No, myślę, że w sumie taka różnorodność działa w sumie na korzyść tej płyty, bo jednak jest cały czas, daje coś nowego, jest to naprawdę na wysokim poziomie i daje, że tak powiem, popalić. No i też w sumie też a propos mixtape'ów wspomniałeś też o skitach, których jest tutaj na tej płycie parę. No i w sumie ten pierwszy skit, chciałem się spytać, bo że właśnie to jest tak, że układasz sobie nutę w jakimś spokojnym miejscu i podchodzi do ciebie ziomek i mówi, że stary, po co robisz dalej te rapsy, weź, nie wiem, zrób coś innego. Nie pamiętam już dokładnie rzeczy, które tam wymienił, tak, no. Ale czy to jest rzeczywiście coś, z czym się borykasz tak w sumie na co dzień i czy w sumie jak sobie, jeśli tak, to jak sobie z takimi komentarzami radzisz, bo jednak w sumie ludzie odchęcający cię od pasji tak naprawdę, to dosyć ciężka sprawa. No oczywiście cała ta fabuła i wszystkie te wydarzenia, które w mixtape'ie mają miejsce, one są bardzo mocno zhiperbolizowane, ponieważ ja się nigdy z żadnym piętnowaniem, z żadnym hejtem nie spotykałem w stronę mojej muzyki, jeżeli chodzi o moją muzykę, ponieważ mam wrażenie, że wszyscy, którzy ją usłyszeli, którzy jej zeznali, no jakby wiedzą, że ona nie zasługuje na jakąś wielką krytykę i na obrażanie mnie z tego tytułu. Może się komuś nie podobać, ale nie spotkałem się z jakimiś wielkimi strzałami w moją stronę, co może się wydawać dziwne, biorąc pod uwagę to, jak ułożyłem całą fabułę tego mixtape'u, ale wydało mi się to całkiem ciekawe rozwiązanie. No na zasadzie, wiesz, walki dobra ze złem, dobrego bohatera przeciwko komuś, wiesz, kto chce zniszczyć świat, ukraść rap, zabić super ostatniego Nester rapera. Super Nester versus Nudziarz. Zabić ostatniego rapera, więc to było trochę przekoloryzowane, no wiadomo, nie? Czyli nie spotkałem się z zbyt dużymi jakimiś zarzutami w moją stronę. Czyli taka bardziej bym powiedział licencja poetyka, że tak mogę powiedzieć, no, że takie zrobione bardziej pod sam vibe albumu i to jak artystycznie miał on wyjść, co nie?
No jeżeli chodzi o skity, to jest to trochę fikcja literacka. A w sumie same teksty, czy to też jest w sumie fikcja literacka? Bo jednak też w sumie to, co... Nie. Bo to też to, co przykuło moją uwagę przy twoich tekstach, to że w sumie one są bardzo pozytywne, jak w sumie na klimaty rapowe dzisiejsze, przynajmniej z tym, co jestem zaznajomiony. Bardzo duża doza optymizmu, bardzo duża doza pewności siebie. No i w sumie skąd taki pozytywną energię w muzyce, która w sumie na razie kojarzy mi się w sumie z bardziej smutniejszą muzyką, bo jednak to, co absorbuję z rapu, to są raczej, można powiedzieć, nawet emo raperze, że tak powiem. Skąd taka duża doza optymizmu w tej muzyce? Zależy, z czego czerpiesz, tak? Bo rap jest naprawdę... Muzyką, którą można wykonać w dosłownie każdym klimacie. No i może ty jesteś bardziej w środowiskach jakichś emo rapu, czy bardziej smutnych klimatów, a ja bardziej czuję się inspirowany przez te słoneczne brzmienia. Dlatego nie, ja w ogóle nigdy nie kojarzyłem rapu z czymś negatywnym, z czymś, gdzie można jakoś nad to narzekać. Wydaje mi się, że to jest dobre miejsce do tego, żeby przekazać ludziom pozytywną energię. No i skąd ta u mnie pozytywna energia? No kurczę... Pozytywnie zakręcony gość. No wydaje mi się, że tak. Trzeba po prostu, wiesz, nie załamywać się w życiu i mieć wartości na świeczniku u siebie w życiu. Wiara, rodzina, miłość. Wiesz jak to jest, a później już dobra muzyka wychodzi sama z siebie. No tak, oczywiście. Jeszcze tak, w sumie kontynuując, ważny element przy warstwie lirycznej, czyli w sumie samą nawikę. Bo jednak pomimo tego, że w sumie na scenie jesteś od 2 lat, jeśli się nie mylę, czy dłużej? Znaczy to na 2 lat można powiedzieć, że jestem na streamingach albo nawet krócej, 1,5 roku, czyli wszystko jest jakby sformalizowane, zalegalizowane, ale jeżeli chodzi o, wiesz, o bycie na scenie, w cudzysłowie, o układanie tekstów, o jakieś zaistnienie, powiedzmy, na scenie, przynajmniej w moim lokalnej scenie, gdzieś tam u mnie w Olsztynie, no to jest to wiele więcej lat, 6 albo 7. O kurczę. To przepraszam za fake newsa w takim wypadku, ale też no, myślę, że można powiedzieć, że czuję duży podziw, jeśli chodzi o twoje umiejętności nawikowe, że tak to nazwę. I jakbyś miał polecić jakimś osobom, które też są zajarane rapem, tak jak ty, jak w sumie doszedłeś do takiej wysokiej umiejętności nawijania? No wiesz co, oczywiście ja na początku nawijałem troszeczkę z gorszą dykcją, aczkolwiek najlepszą metodą jest po prostu nawijanie. Ja siedziałem w domu bardzo, bardzo długi czas, codziennie pisałem jakiś numer i po prostu pod wpływem takiego natłoku tych nawijek ta dykcja sama mi się wykształciła, a nawet jak zaczęła ona być dobra, to ja nawet nie zauważyłem, że to jest coś innego, coś czego nie mają być może inni raperzy, i dopiero w momencie, kiedy ludzie zaczęli mi zwracać uwagę, ale ty masz dykcję, to dopiero wtedy to zauważyłem tak naprawdę, ale jeszcze ostatnio słyszałem coś, co mnie zaciekawiło jakiś czas temu. Rzuciło mi światło na tą sprawę ze strony, od której jeszcze nigdy na to nie patrzyłem. Mianowicie, że być może mam jakieś genetyczne przystosowanie do tego, żeby mówić w ten sposób bez zająkiwań się i wyraźnie. Być może jest to też spowodowane, nie wiem, budową mojej krtani, ale to jest ciekawa rzecz, którą słyszałem. Nie mogę tego zdiagnozować. Można to w sumie podsumować, że w sumie praktyka czyni mistrza. To na pewno. No to w sumie, jeśli mówimy o praktyce, to w sumie zrobię mały throwback do twojej poprzedniej płyty, czyli Lepsze jutro to dziś, i zagramy akustyczny kawałek Jak najdalej. Super. A jak ludzi zabraknie, to pojadę sam. Z nieba mi nie spadnie żaden święty graal. I jeżeli tak, jego zawartością zaleje ten bak. I pojadę tu, pojadę pojadę tam, gdzie ego nie wychodzi na powierzchnię. Wydychamy powietrze tak czyste jak kraju, ale nie wiem nawet, czy jest takie miejsce jeszcze. The highway to heaven, a ty w kolejce. My chwilę wcześniej przez tylne wejście. Tak, wszystkie z tych na pobiegdzie. Co gimnastykę mają z parkometrem. Ja kręcę kierownicą, bo chcę uwolnić się z tego Matrixa jak najprędzej. Ja kręcę, spali mnie w noc. No, co byśmy tylko mieli. Ej, a ja wsiądę do kupy i pojadę jak najdalej. Wsiądę do kupy i pojadę jak najdalej. Patrzę na tę grupę, oni spowolnią mój zapęd. I patrzę, ile kosztuje spełnienie marzeń. A ja wsiądę
do kupy i pojadę jak najdalej. Wsiądę do kupy i pojadę jak najdalej. Że nie patrzę na tę grupę, ona spowolni mój. Patrzę ile kosztuje spełnienie. Na mnie japoński dis, ja siedzę w górze, to jest Japanese. Z Japonii jazz, mówię o muzyce, nie weed. Ale wierać się tym, bo też żaden wstyd. Białe gówno ptaka, autobus, serwną Hondę. Wczuwam się w muzę prawie jak Ennio Morricone. Kiedy rówieśnicy drą mordy, ja pracuję pokornie, bo szybciej chcę wolne. Nie mówię o klimatycznej katastrofie, moja gablota pali dychę na ekspresowej. Świat płonie dookoła, ale dla nas to nie koniec, bo wieczorem wypijemy nasze zdrowie. Powiedz, powiedz im, że będziemy całkiem późno, ej, dobre. Noce mijają szybko jak godziny w studio. Ludzi zabraknie to pojadę sam. Z nieba mi nie spadnie żaden święty gral. I jeżeli tak jego zawartością zaleje ten bag. I pojadę, 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 pojadę tu. A ja wsiądę do kupy i pojadę jak najdalej. Wsiądę do kupy, pojadę jak najdalej. Że nie patrzę na tę grupę, oni spowolnią mój zapęd. Nie patrzę ile. Yeah, spełnienie marne. A ja wsiądę do kupy, pojadę jak najdalej. Wsiądę do kupy, pojadę jak najdalej. Że nie patrzę na tę grupę, oni spowolnią mój zapęd. Ile kosztuje spełnienie marzeń. A ja wsiądę do kupy i pojadę jak najdalej. Wsiądę do kupy i pojadę jak najdalej. Że nie patrzę na tę grupę, spowolnią mój zapęd. Nie patrzę ile kosztuje spełnienie marzeń. Pojadę, 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 pojadę tu. Pojadę, 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 pojadę tam. Pojadę, 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 pojadę tu. Pojadę, 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 pojadę tam. Jak najdalej akustycznie z najnowszej płyty Nest Tape 2. No i w sumie chciałem się spytać o tak naprawdę sesję live, z której pochodzi ten kawałek. Jeśli chciałbyś może powiedzieć trochę, jak do tego doszło w sumie, że tak naprawdę z całą orkiestrą, ludzi, no orkiestrą można tak w sumie nazwać. Z live bandem. Z live bandem grałeś koncert tak naprawdę w studiu, jeszcze backing wokale. No jak do tego doszło? Jaki jest background za tym i też czemu postanowiłeś umieścić takie smaczki, że tak powiem, na albumie? Oryginalne jak najdalej znajduje się na Lepsze jutro to dziś, tak jak powiedziałeś wcześniej. No i przyszedł moment, kiedy stanąłem przed konkursem wokalnym, który wygrałem zresztą w Olsztynie i nagrodą za wygranie tego konkursu był koncert na Kortowiadzie, czyli na olsztyńskich juwenaliach i to właśnie wykonałem, ale jeszcze na nagrody składała się tam sesja w studio jakimś olsztyńskim, wiesz, z którym współpracowała Kortowiada, cały ten festiwal i organizatorzy. No więc ja poszedłem sobie do tego studia, no i wyszło na to, że to nie była żadna sesja, tylko jakieś 50 sesji i nawiązałem z tym realizatorem dobrą relację. Postanowiliśmy zrobić coś jakościowego, no bo na jednej sesji nie mogłoby się to skończyć, nic by nie powstało w ciągu jednej sesji, coś tak złożonego na pewno i coś tak dobrego. No więc realizator, którego serdecznie pozdrawiam, Humien, zorganizował bardzo dużo rzeczy i zaopiekował się tym projektem od tej strony orkiestrowej, muzycznej. No a wybrałem ten numer, ponieważ on mi się wydaje właśnie dobry do tego, żeby go zaaranżować w taki akustyczny sposób. Po przesłuchaniu twojej ostatniej płyty to też myślę, że bardzo dobrze pasuje akustycznie. Też w sumie w samej klimacie tego mixtape'u też jest bardzo dobrze moim zdaniem usytuowane. No i też chapeau za wygranie konkursu wokalnego, gratuluję. Dziękuję. No i też w sumie tam miałeś backing wokale, to też w sumie się spytam, bo też miałeś parę współprac na tym mixtape'ie. Też chyba jedna nie była w języku polskim, z tego co pamiętam. Nie wiem w jakim języku, bo nie znam się aż tak bardzo na lingwistyce, ale jak w sumie doszło do takich współprac z innymi ludźmi i też czy planujesz jakieś większe współprace w przyszłości? Jeżeli chodzi o te backing wokale, to Patrycja Rogalska, pozdrawiam serdecznie, to była też jedna z wygranych tego konkursu. My się spotkaliśmy w studio pewnego właśnie dnia, no i przy organizacji całego tego projektu z tym live bandem postanowiłem też wcielić jakby w to backing wokale, bo to dobrze dodaje dobrych smaczków do rapu i w ogóle ona też była jak najbardziej na tak, więc pozdrawiam. A jeżeli chodzi o inne współprace,
No to zależy, niektórzy są ziomalami, niektórzy są takimi ziomalami bardziej internetowymi. Ta współpraca, o której wspomniałeś, jest w języku ukraińskim i tak się składa, że jest to akurat kolega, z którym tam gadałem dosłownie na Zoomie z 2 lata temu przez 10 minut. No i jakoś ten kontakt nasz się utrzymał, on mi co jakiś czas wysyłał jakieś prewki swoje, jak nawija po ukraińsku. No i w pewnym momencie wysłał mi, wiesz, no niedokończoną wersję numeru, który później miałem okazję zatytułować Zabierz mnie i się dograłem do niego. Musiałem to po prostu wrzucić na ten Nestip 2, bo jest to jeden z moich faworytów chyba, mega radiowy numer. Zgodzę się, że to jest mega radiowy numer. No i też chciałbym się spytać o twoje inspiracje, bo jednak z kim chciałbyś najbardziej współpracować w przyszłości? Z producentem albo z jakimś raperem? Bo jednak inspiracje, które można u ciebie wyczuć, są szerokie, jednak nadal dajesz temu swój jakiś styl, ale myślę, że byłbym ciekawy, kogo byś wybrał jako takiego, z kim chciałbyś zrobić kolabo. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o inspirację Nestape'u 2, no to inspiracją do Nestape'u 2 jest Nestape 1, jak można się łatwo domyślić, ponieważ taki projekt też istnieje, on nie jest na streamingach, ale jest na YouTubie dostępny z 2021 roku i ma kilka wspólnych mianowników z Nestape'em 2, mianowicie to, że też są to skity, też jest okładka mojego autorstwa, że jakiś tam rysunek barwny. A jeżeli chodzi o muzyczne kolaboracje, no to z kim bym chciał współpracować ze Skipem, bo on to właśnie robi w podobny sposób jak ja. Ma podobną barwę głosu i rap łączy ze śpiewaniem, no ale także bardziej R&B, bardziej wokalne kolaboracje jak Vito Bambino na przykład, co nie? A poza tym to, wiesz co, bardziej bym wolał chyba stawiać na jakieś współprace podziemne niż tak naprawdę na te mainstreamowe, bo te mainstreamowe współprace mógłbym wykorzystać co najwyżej, mam wrażenie, do reklamy siebie, nie? Do jakiejś autopromocji, kumam, a nie... Ale taki prawdziwy diamond in the rough. Znajduje taki prawdziwy numer, który chciałbym osiągnąć gdzieś tam w strefie marzeń, no to raczej z tymi raperami, którzy nie są w top 5. No górnicy, żeby zdobyć diamenty, nie kopią się w górę, tylko w dół. Dokładnie. Do undergroundu. Dokładnie. No i w sumie też chciałem się spytać, czy jeśli ktoś chciałby, słysząc twoją muzykę teraz u nas w studiu, chciałby cię usłyszeć na żywo, czy będzie w najbliższym czasie jakaś okazja, czy możesz zdradzić coś, czy można cię zobaczyć gdzieś jakoś niedługo? Chodzi o koncerty, tak, najbliższe koncerty. Jakieś projekty, wiesz co, jeżeli chodzi o koncerty, no to ja nie jestem taki aktywny mega, czekam na jakieś, oczywiście kurczę, jakby były jakieś oferty, jakby były jakieś zaproszenia, to chętnie bym się za to wziął, bo uwielbiam koncertować, ale też za bardzo jakoś się o to nie staram, to jest może mój błąd jakiś marketingowy, ale zastanawiam się nad, wiesz, racjonalnością takiej decyzji, czy grać te koncerty jednak, bo chyba nie przynosi to aż tak dużego zysku, jakbym myślał, nie? Grałem koncert przed 5000 ludzi, moje zasięgi nie poszybowały gdzieś tam w kosmos, a jednak jest to jakiś stres, więc może powinienem grać więcej tych koncertów, aczkolwiek sam się jakoś za to nie biorę, ale kiedy dostaję ofertę, to zawsze jestem na tak, zawsze jestem na tak, zawsze, zawsze. No to liczymy na ofertę, miejmy nadzieję, w Warszawie, bo chciałbym pójść. No i też chciałbyś może jeszcze tak na koniec powiedzieć coś naszym słuchaczom, jakiś wiadomość przekazać do eteru, żeby została. No słuchajcie, no Nestape 2 jest na streamingach, nie lęcie się, nie słuchajcie Kizo, nie słuchajcie Was to, tylko lećcie po to. Chciałem powiedzieć do Empiku, nie lećcie po to do Empiku, tylko na streamingi, bo nie ma tego, nie ma wersji fizycznej, ale doceniajcie autentyczność w rapie i szukajcie prawdziwej zajawki, a nie rzeczy zrobionych, wiecie, pod reklamę. No i pozdrawiam w ogóle wszystkich, którzy mieli udział w tej płycie, którzy mi w tym pomogli, bo to był całkiem długi proces, to było dla mnie kilka miesięcy, ale ja muzykę robię z taką prędkością, że te kilka miesięcy to jest dla mnie naprawdę jak dla innego rapera kilka lat i mam wrażenie, że długo się to ciągnęło, pomimo tego, że to było tylko kilka miesięcy, ale ludzie mi w tym pomogli, pozdrawiam Humiena, pozdrawiam Patrycję, pozdrawiam wszystkich, którzy pojawili się gościnnie, pozdrawiam Mistrę, również moją dziewczynę, bardzo cię kocham i co można więcej dodać? No, chyba już nic nie dodamy. Śledźcie mój ruch. Nestape 2 na streamingach i zakończymy nasz wywiad piosenką Zabierz Mnie. Dzięki! Вона носила Прадо у своєму серці. Правда, може зламати всі наші фортеці. Мила не продати, нам оце за безцінь. Літні теплі ночі, на твоїх губах пепсі. Пара моїх слів, це було так недоречно. Та на душі так добре, це беззаперечно. Питання лише чому, малюється план втечі. А як своїми рухами ти накладаєш скетчі. Якби міг поміняти все, нічого б не міняв. Можливо, навіть без моєї сходи на фінал. Здавалося, з тобою все казково, наче бал. Але коли покинула наш дім, я ще не спав. Тепер лиш музика, навколо пусто так. Ми прощається світанок у сумних тонах. Завжди радий побачити тебе у своїх снах. Пробачте за все, що тоді було не так.
Це було наче в кіно, на взаємному коханні, з ефектом доміно. А як болісне прощання, коли знаєш це воно, ніби політає дно, і знову нове дно. Повертаєшся в минуле, щоб не стало все одно. Ти міняєшся у репі, стелиш не наче про. Тепер лише гудки у телефоні, не чути алло. Постійні перевірки, як далеко відвозе авто. Повніше вибари тектурових знаків, тур я зайняв, що нас знати другу сторону континенту. Я жаліше погубіме і зробиш ще небезпечні, мала не забере спшенту. Отож на чемно доліно шед, дзвоне у лекне ще, бо вім, чого хоче. Пан зе мною єст, щобиш била ти теж, бо в тих погоні то можна ще навіть самому з'їсти. Не вім, чи мені зауважаш, я ті чонгли в снах мам. Та Джордана з корітажа, то єднак не моя байка. Мовили, що то нема права биту, але п'єш. Недовго побачу нас на вакайках през Instagram. Допевняме себе, як кава допевня млеко, коли тум залива пером. Відео з валізе у язики на раменю пелетон. Мотивує тебе, що якщо не здовже, будеш далеко. Твоя одмова то до моєї туни віку. Не вім, чи мені зауважаш, я ті не пристає видіти. Ani na chwilę, bo cały czas idę w tyle. Zasłaniam cię przed pościgiem, bo gdyby cię zobaczyli, zabiliby obiektywę. To już nie na temat słońca, jak tamten ostatni singiel. Bo jeśli chodzi o nie, byłbym sezonowym singlem. A ty mnie nie opuścisz jak on od września aż do marca. Tylko przytulisz do serca, no powiedz, że to prawda, babe. Це було наче в кіно, на взаємному коханні, з ефектом доміно. А як болісне прощання, коли знаєш це воно, ніби політає дно, і знову нове дно. Повертаєшся в минуле, щоб не стало все одно. Ти міняєшся у репі, і стелиш не наче про. Тепер лише гудки у телефоні, не чути алло. Постійні перевірки, як далеко відвозе авто.